Czesi czołem. Tutaj piracka kuchnia na oceanie absurdu. Ujmując rzecz delikatniej, zajmujemy się w tej kuchni. Znaczy ja się zajmuję, bo nie jest nas więcej, nie jest nas dwóch. Zajmujemy się mocą serca. Rozwijamy moc serca. Bo gotowanie to serce. To miłość. To troska. Więc poszperałem trochę w sieci, trochę się poinspirowałem. Trochę wiadomo, tak? No nie udawajmy geniuszy, tak? Bo jak widać na załączonym obrazku... ...który możemy widzieć codziennie, jak nie w internecie, to w realu, chociaż nie wiadomo, czy to już nie jest to samo. Nie jesteśmy turbo inteligentami, tak? Jako gatunek rabunek. I dodatkowo stworzyliśmy swoich tak zwanych zastępców. Zabawiliśmy się w goda i stworzyliśmy nowy rodzaj i ten rodzaj przyjdzie po nas. Ale miejmy nadzieję, że nie jak w Black, tym mirrorze czarnym Blacku. Po prostu nie, tak to nie będzie wyglądać. A może to po prostu będzie ewoluować, może użyjemy tego w dobrym sensie, znaczeniu. I celu, ponieważ no cóż, możemy sobie wyprojektowywać z naszej bańki po prostu różne światopoglądy, różne wizje. Ja chciałbym widzieć tą przyszłość naszą pozytywną, ponieważ w przeciwnym razie ciężko cokolwiek zrobić, a my tu dzisiaj będziemy robić ciasto dyniowe. I już na dzień dobry, jak tak patrzę w ten przepis, to już mi się wydaje, że coś jest nie halo. Ponieważ jest tu napisałem, że 250 gram mąki, czyli tyle, no to chyba damy 500, zobaczymy co się stanie. Ponieważ, no cóż, no przygoda, tak? Ruszamy po prostu w gastro przygody. Mąkę mamy od Prasbusz. Oni tam sprzedają dobry towar. Nieźle wchodzi, więc polecam sobie zajrzeć na Facebooka, obczaić, odszukać i być może zakupić. To jest dobra reklama, nie biorę za to żadnych pieniędzy. I damy trochę tej mąki. O, damy dwa razy tyle praktycznie. Więc to jest mąka samopsza. No i tyle dałem. Myślę, że dałem dwa razy takie coś, to no, z 500 gram. Z pół kilo, więc może źle wszystko. Więc mąka, w tym przypadku samopsza mąka, Prasboże, to są takie, można powiedzieć, rdzenne odmiany zbóż, zdrowe, polskie, że tak powiem, jest w przemianie drewna. Co znaczy, że to jest związane z naszą wątrobą i z woreczkiem żółciowym. Czasem przemiany drewna i jest wiosna. I to jest takie wzrastające yang, tak? Czyli jak mamy tutaj koło, to można powiedzieć, że wiosna jest tutaj. Bo maksymalny yang to już jest lato, kiedy po prostu słońce daje w czerep. Zapamiętajmy sobie, mąka pszenna, bo ja jem tutaj pszenicę, w ogóle nie mam żadnych, ale to absolutnie żadnych limitów. No limits. Piracka kuchnia jest pozbawiona jakichkolwiek limitów. Dobra, trochę nam się nagromadziło tutaj tematów. Będziemy jechać po kolei, czyli to jest przemiana drewna, mąka samopsza, pszenna. Można ją przesitko przy ten, wiadomo. I do tego, co będziemy używać, w przemianie ognia damy trochę kurkumy. O, nasze serce jelito cienkie. Później w przemianie ziemi damy po prostu masło. Tak. Damy masło, pół kostki i może nawet można to od razu troszkę pokroić drobniej. Dobrze.
Więc jesteśmy w przemianie ziemi, bo masło, przemiana metalu. Po kolei, tak, czyli to już jest jesień po lecie, bo w pewnym sensie przemiana ziemi występuje w każdej przemianie, jako po prostu ten moment przejściowy, tak? To jest wtedy, kiedy się harmonizuje, że tak powiem, temat. Ale w okresie takim cyklu jest to po prostu takie późne lato, okres żniw, tak? I wówczas mamy, to jest taki po prostu połowa roku, tak? Czyli temat wchodzi w harmonię, tak? I zarówno yang, jak i yin są wtedy w harmonii. Żołądek, śledziona trzustka. I tutaj dajemy szczyptę imbiru do ciasta, tak? I co? I gałki muszkatołowej damy, żeby było trochę tematu. Wszystko na oko, w pirackiej kuchni się robi wszystko na oko. Nie ma tutaj odmierzania. No trochę jest, no, ale bez przesady. No. Chodzi o to, żeby po prostu nie iść w ten paradygmat, w którym ten świat po prostu się automatyzuje, się homogenizuje, serek homogenizowany ten świat. Wrzuciliśmy przemianę, dosypaliśmy, przypominam, imbir i gałkę i to jest przemiana. Damy jeszcze w przemianie wody, tak? Polecam, tutaj się pojawi filmik o przemianach w kontekście cywilizacji. Damy soli, troszeczkę himalajskiej z Himalajów. W przemianie wody, nerki, ważna rzecz. To jest po prostu nasz basic. Nerki to jest po prostu nasz magazyn w pewnym sensie energii chi. I wody trochę damy. No i co? Trzeba nam to pomieszać, tak? Temat. Więc tak to wygląda. Tak wygląda na tą chwilę. Mieszamy. Bo ludzie się stresują strasznie gotowaniem, zauważyłem. Że chcę, żeby im wyszło. Ale jak nie wychodzi, też jest dobrze, tak? Jakby nam wszystko wychodziło, to byśmy się niczego w gruncie rzeczy nie nauczyli, tak? Bo żeby wszystko było ogarnięte. A tak to po prostu robimy błędy, uczymy się. Ważne, żeby ich nie powtarzać, tak? Taka piracka mądrość. Robimy to. Możemy po prostu wyczuć te grudy, tak? Tym, czy masło jest dobrze ten i po prostu dobrze to ogarnąć. I temat kładamy do lodówki. Pijemy muszyniankę z malinowym i przygotowujemy kolejny part naszego dzieła, czyli dynia Hokkaido. Musimy ją po prostu i wydubać z tego temat. I do tego jeszcze trzy marchewki obrałem, dorzucę, bo na moje oko tematu było za mało, dynia była za mała, zrobiłem więcej, marchewkę dodałem, bo nie miałem dyni. Musiałem przynieść trochę sprzętu, bo mi zabrakło. Zetrzeć w maszynie. Mam nadzieję, że nas ta maszyna nie ściera, jak tą marchewkę. I od tego momentu w zasadzie już ten przepis robimy freestyle. Znaczy ten, co ja robię, co sobie wpisałem. Ale tak jest najlepiej. Tak się tworzy legenda. Wszystko na przemiał. W takim świecie żyjemy. I ciasta dyniowo-marchewkowego, które było dyniowym, a stało się dyniowo-marchewkowym. Part 2, czyli robimy następną część. Tu mamy zmieloną dynię i marchewkę. To jest przemiana ziemi. Pamiętamy, śledziona i żołądek. Jeżeli chodzi o emocje, to jest właśnie taki stan równowagi, że mamy taki zdrowy rozsądek, tak? Że nie odpływamy w jakieś teorie spiskowe, że reptyle nas atakują. Po prostu stoimy na ziemi, tak? Jak Budda dotykamy po prostu ziemi. Jesteśmy przytomni. W przemianie ziemi dajemy cukier 250-300 mniej więcej. Jajeczka od szczęśliwych kurek. Tak. W przemianie ziemi dajemy jeszcze cynamonu. Jak to zawsze mówię, uwielbiam zapach cynamonu. O,
poranku. Podgrzewamy 150 mleka, mililitrów. Mleczko już się podgrzało, dolewamy. I żeby pojechać całe przemiany. O! Imbiru damy. Tak, damy imbiru. I soli troszkę. I na końcu pomarańczki damy troszkę. Tutaj mamy taki hand maszyna. Trzeba analogiem trochę działać. Analogowe rzeczy są, kurczę, pełne mają jakiś taki sobie czar, że tak powiem, na tle tej całej elektroniki, która już po prostu smart home i tak dalej. Jest w tym coś smutnego. I musimy to teraz troszkę wymieszać. Wygląda, o. Musimy po prostu włączyć piekarnik. Tak tu, o, przysnąć i zrobić na tak zwany wiatraczek i dać 180 i włączyć, żeby się już po prostu nagrzewał. I będziemy temat... Mamy trochę za dużo płynu, to musimy to odcedzić. Tego w ogóle nie było w przepisie, ale ja widzę, że tak trzeba zrobić. Bo za rzadko wyszło, za rzadko. O, blacha, papier. Trzeba trochę ten papier na rogach, żeby było bardziej ładnie by było. Papier do papieru. Niebieski kosz. Trzeba segregować śmieci, bo to jest istotne, bo tuniemy w tym. W międzyczasie sprzątamy. Ścieramy kurze, podłogi myjemy. Jak ktoś był gdzieś w jakimś kraju, który w ogóle ma na to wywalone. To jest po prostu straszna rzecz. Dobrze, że dbamy o czystość. Picasso, by trochę rozwałkować temat. Możemy ponakuwać trochę. No i co? W zasadzie finish. Przynajmniej na tą chwilę. Kładziemy naszą mielonkę. Wysmarujemy trochę temat olejem, żeby się ładnie zapiekło. Zapiekło? Czy w piekle się zapiekliło? Trochę cynamonu, tego szmeges. To jeszcze. Muszę dać trochę wody w przemianie wody z magicznym składnikiem. Zakończyć to balsamico. O! I co? Wstawiamy temat. No i co? Ustawimy to na godzinę. Zrobimy start. Zobaczymy, jak będzie. No i co? Całkiem zacny temat. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.